Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset. Pan nad życiem i śmiercią. Zapytano kiedyś przedstawiciela organizacji pomagającej w eutanazji, czyją własnością jest pańskie ciało. Odpowiedział: moją i tylko moją. Moje ciało nie jest własnością żadnego kościoła, ani żadnej partii politycznej, ani medycyny. Od urodzenia jestem wolnym obywatelem i od momentu uzyskania pełnoletności mogę o sobie sam decydować. Nie mam zamiaru nic w tym zmieniać, dopóki będę żył. Nie pozwolę, by ktoś mnie do czegoś przymuszał. Ani lekarze, ani rodzina, ani potomkowie. Ta wypowiedź jest całkowicie zrozumiała. Nikt nie ma prawa do życia innego człowieka. Ale zapomnieliśmy o jednym fakcie. Bóg podarował nam życie i dlatego jesteśmy zobowiązani zdać Mu sprawę z tego, co chcemy zrobić z naszym życiem. Tak więc każdy człowiek może być świadomy faktu, że został stworzony przez Boga i Bóg go zna od poczęcia. Bóg jest też tym, który postanowił moment śmierci człowieka. Pan zadaje śmierć i przywraca do życia. 1 Samuelowa, 2 rozdział, 6 werset. Gdyby mnie jako chrześcijanina zapytano, czyją własnością jest moje ciało, odpowiedziałbym tak. Moje ciało należy do mojego Boga, tak samo jak moja dusza i mój duch. Przez swoją ofiarną śmierć na krzyżu Pan Jezus zapłacił za moją winę i odkupił mnie dla Boga. Dlatego zarówno wszyscy inni, jak i ja sam nie możemy decydować o swoim życiu. Troskę i odpowiedzialność za moje życie pozostawiam Bogu, który jest o wiele mądrzejszy ode mnie i miłuje mnie. Mam pewność, że moje przemijające ciało pewnego dnia będzie przemienione w ciało doskonałe, a w międzyczasie przypominam sobie, że należę już nie do siebie, ale do Chrystusa i dążę do tego, by swoim zachowaniem Jego uwielbiać.